Witam w kolejnym odcinku z Batman Arkham Knight. Dzisiaj, słuchajcie, pojmiemy w końcu Deathstroke'a. Wykonałem już wszystkie misje poboczne dotyczące właśnie Deathstroke'a, czyli mamy tutaj miny, jak widzicie, wszystkie złapane. Zostało oczywiście tylko schwytać Deathstroke'a, dlatego nie jest to jeszcze na 100% zadanie, ale mamy miny wszystkie wyeliminowane. Miny są wszystkie rozbrojone, o właśnie. Wieżyczki są, słuchajcie, wszystkie zniszczone, no i kontrola nad ulicami jest także po naszej stronie. My teraz kontrolujemy ulicę, nie milicja, więc dobra, jestem na miejscu, słuchajcie, tam jest właśnie znacznik. I'm coming for you, Slade. I imagine he's rather aggrieved at your success so far this evening. You'll have to be at your best to beat him. Pamiętam, słuchajcie, pojedynek z Deathstroke'em w Batman Arkham Origins. Strasznie ciężki to był pojedynek, naprawdę strasznie szybka postać i... Alfred, raise the bridges. He's not getting off this island. Yes, sir, but please be cautious. Scans indicate that Deathstroke's tank has a 360 degree field of vision. He'll be impossible to catch unaware. Do you know what every guy who's fought with me and walked away has in common, Batman? I got them next time. Okej, czyli w ten sposób, słuchajcie, no mamy tutaj ten duży czołg, coś jak rozpylacz, nie wiem czasem, czy właśnie to nie jest rozpylacz. Na dodatek, on chyba siedzi właśnie w nim tylko. Na dodatek są jeszcze tutaj mniejsze, te poboczne kobry, które tylko można rozwalić, zajeżdżając je od tyłu. Aj, nie to! Dobra, spoko. Udało się. Na szczęście. Niby tam 360 stopni widzenia ma, ale myślę, że coś tam znajdziemy. Myślę, że coś znajdziemy, słuchajcie, aby go zaskoczyć. Najpierw, wiadomo, kobry. To jest nasz cel numer jeden. Dobra, ta zawraca z powrotem. Wow! O cholera. Stanął sobie tutaj. No nie myślałem. Myślałem, że pojedzie, wiecie co, z powrotem, ale zaskoczył mnie troszeczkę. Szybciutko. Dobra. Chyba duży mnie szczaił. Może się troszeczkę wycofamy na chwileczkę. I tak jak mówiłem, słuchajcie, w Origins, w Batman Arkham Origins był strasznie przegiętym przeciwnikiem, według mnie. Naprawdę się troszeczkę z nim męczyłem, żeby go pokonać. Ciekawy jestem, jak tutaj będzie to rozwiązane. Oprócz tego, że musimy te czołgi rozwalić, co już jest trudne. Przynajmniej ten duży czołg, co już jest trudne. To nie mam pojęcia, czy czasem nie będziemy musieli także z nim walczyć. Jeśli nie, to byłbym troszeczkę zawiedziony. Mam nadzieję, że ta walka wręcz także tutaj będzie. No ponieważ Slade to jest jeden z fajniejszych, słuchajcie, złoczyńców według mnie. Naprawdę mi się podoba. Okej. Mamy tutaj jeden. Tam jest drugi, wiecie co? Może się uda szybciutko. Pięknie. Mam go. Teraz szybciutko za tym pojedziemy. Może, wiecie co, może... się uda. Okej. Został jeszcze jeden mały. No i duży oczywiście. Została kobra oraz, powiedzmy, rozpylacz. No nie wiem, jak się ten czołg duży nazywa, ale chyba rozpylacz, skoro... chyba wielkością wygląda jak rozpylacz. Gabaretami. Przypomina rozpylacza. Szybciutko. Dobra, to ostatni był. Teraz należy się zająć tym, największym. On jest pod nami. Chyba jeszcze niżej. Albo za tym budynkiem gdzieś. Jest tam, za budynkiem. No dobrze, spróbujmy zatem. Będę musiał, słuchajcie, znowu uciekać przed nim, bo to jest przeciwnik, który... O, cholera, widzi mnie.
Już mnie zobaczył. To jest przeciwnik, w którego można strzelić raz i później musimy niestety, ale uciekać. Ale mam, słuchajcie... A nie, nie, sorki, to jest troszeczkę inny czołg. Możemy w niego od razu walić, słuchajcie. Nie powinien nas trafić. Spróbujemy, może nie będzie tak źle. Już go mam. Nie, słuchajcie, rozpylacz był o wiele cięższym czołgiem. Nie no, bez jaj. Tylko tyle? Serio? Nie, myślałem, że będzie troszeczkę cięższa ta walka. Ale no dobra, no skoro tak. You cowardly bastard. Caught me off guard. You shouldn't have dropped it. If you were any kind of man, pull the car over and finish this properly. You had your chance. It's over. I'll kill you, Batman. Then you better hope someone puts up the bounty. This ferryman doesn't need payment anymore. I'll deliver you for free. Na pewno, słuchajcie, w Origins był cięższym przeciwnikiem. Myślałem, że będzie to, słuchajcie, o wiele bardziej wymagające. No ale okej, no. Dostarczymy go. Będzie to krótki, oczywiście, odcinek. A w następnych, oczywiście, zostały jeszcze zagadki. Tylko to. Dobra. Jestem na miejscu. Move it, Slade. You call this a prison? You think it's wise to put me in here with all these lesser warriors? You might not have any prisoners left when you return. Sir, the preparations are complete. Nightfall is ready. I will leave it for you to decide when it's time to come home. Thanks, Alfred. You need to do some way first.